Cześć, nazywam się Artur. Jestem biologiem i dzisiaj opowiem Wam troszkę o Bałtyku, o najsłodszym morzu świata. Skupimy się na zwierzakach, na rybach, które w nim żyją. W Bałtyku możemy spotkać zwierzęta zarówno morskie, jak i słodkowodne oraz te, które żyją i w morzu, i w wodach słodkich. Do ryb słodkowodnych zaliczymy płocie, leszcze, szczupaki, sandacze, które występują wzdłuż całej linii brzegowej Bałtyku i są to ryby, które na pewno znacie ze swoich talerzy. Poza tym mamy w Bałtyku ryby dwuśrodowiskowe, czyli zwierzęta, które żyją w morzu i udają się do rzek, żeby tam się rozmnażać, albo też żyją w wodach słodkich i wracają do morza, żeby się rozmnożyć. Te pierwsze to łososie i trocie, ryby, które składają ikrę w rzekach. W Bałtyku, w strefie przybrzeżnej, możemy je spotkać szczególnie w okresie wiosennym. Do drugiej grupy zaliczamy węgorze, które w zasadzie w morzu naszym łapane są przez cały rok. Poza tymi rybami nietypowymi dla wód morskich, spotkamy w Bałtyku też ryby typowo morskie, czyli płastugi przy brzegu, flądry, czyli stornie, i turboty, czyli skarpie, które na pewno znacie, oraz ryby pełnomorskie, takie jak śledzie, dorsze czy szproty. Wszystkie te ryby można łowić. One są łowione zarówno sportowo, czyli wędkarstwo, oraz łowione komercyjnie przez rybaków. W przypadku połowów musimy tylko zwrócić uwagę na to, że są one ograniczane przez przepisy. Przepisy, które dbają o to, żeby tych ryb nie przełowić, żeby cały czas bogactwo zwierząt w zatoce było takie samo. Przepisy to zarówno okresy ochronne, w których nacisk jest położony na okres, w którym ryby podchodzą do tarła. Czyli w okresie tarła, kiedy one się rozmnażają, łowić ich nie wolno. Z drugiej strony, żeby zabrać rybę do domu, ona musi spełniać też drugi wymóg przepisów, czyli mieć odpowiednią długość. Ta długość to nic innego, jak tylko dbałość o to, żeby każda zabrana ryba miała przynajmniej raz okazję złożyć ikrę. Takim wyjątkowym miejscem, w którym możecie spotkać bardzo dużo ryb słodkowodnych i dużą część ryb słonowodnych, jest Zatoka Pucka. Zatoka Pucka jest nie tylko rejonem, który jest bardzo nisko zasolony, płytki, czyli posiadający bardzo szybko nagrzewającą się wodę, ale także jest miejscem, gdzie mamy bogactwo roślin. To jest wyjątkowe środowisko, w którym świetnie czują się nie tylko jego stali mieszkańcy, ale także ryby, które przybywają do tego obszaru tylko po to, żeby złożyć ikrę i mieć potomstwo. Jednym z bardziej interesujących gatunków ryb występujących w Zatoce Puckiej jest szczupak. Ryba, która jest bardzo ważna zarówno dla rybaków, jak i wędkarzy, ale jest również bardzo ważna dla środowiska. Szczupak jest drapieżnikiem, a więc rybą, która zjada inne ryby i przez to reguluje liczebność tych innych populacji. Takimi rybami, którymi się odżywia, jest na przykład ciernik, babka bycza i za to, że on się odżywia tymi rybami, możemy mu podziękować. Problem ze szczupakiem w Zatoce Puckiej jest taki, że jest go bardzo mało. Niestety w latach 70. doszło do szeregu działań człowieka, które spowodowały, że znikły tarliska szczupaka. Wyregulowano rzeki, osuszono rozlewiska i w tej chwili szczupak tak naprawdę nie ma się gdzie rozradzać. W tej sytuacji jedynym sposobem, żeby wspierać tą populację, która jeszcze istnieje, są zarybienia. Zarybienia wykonujemy w ten sposób, że w warunkach hodowlanych inkubujemy ikrę szczupaka, następnie karmimy bardzo intensywnie larwy, one rosną i w ciągu 2 miesięcy osiągają wielkość około 8-10 cm. Takie mniej więcej 10-centymetrowe rybki wypuszczamy do morza. Takie prace w tej chwili w Morskim Instytucie Rybackim wykonujemy w ramach projektu PIKE i właśnie w tym roku również będziemy te prace kontynuować. Po wypuszczeniu szczupaki żyją już w naturalnych warunkach. Po roku, dwóch my te ryby możemy złowić i jak już je złowimy, dokonujemy szeregu analiz. Jedną z takich analiz jest analiza wieku. Chcemy się dowiedzieć, ile lat mają ryby. I techniką, którą tutaj stosujemy, jest analiza przyrostów na otolitach ryb. Otolity to są takie struktury znajdujące się w głowie ryby, pełniące istotną rolę w zmyśle równowagi, słuchu. Obserwując otolit pod mikroskopem, widzimy przyrosty, takie prążki jak na drzewie. Licząc te prążki, jesteśmy w stanie określić, że ryba jest na przykład 5-letnia. Dla niektórych gatunków niestety otolity nie nadają się do tego i tutaj stosujemy łuski, ale na tej samej zasadzie liczymy prążki, określamy wiek ryby na podstawie liczby tych prążków.